tutejszy, Suwalskie korzenie twórczości Morrisa Rosenfelda. To jest książka, która jest próbą pokazania jednego z kanonicznych poetów jidysz w trochę innym świetle niż do tej pory. Był on ukazywany jako poeta robotniczy. Z kolei w książce próbuję go pokazać jako poetę miejsca, jako poetę, który swoje natchnienie zakorzenił tutaj w terenach Suwalszczyzny, w miejscu swojego urodzenia, prowadząc czytelnika przez właśnie krajobrazy odnajdywane w jego poezji, w jego prozie. Prozie, która jest bardzo, bardzo też poetycka, w której opisuje on właśnie piękno Suwalszczyzny i wspomina. Wspomina z głębi serca, z głębi ducha. Morris Rosenfeld był jednym z pierwszych zawodowych pisarzy, poetów. Zaczynał pisać w nurcie robotniczym, szybko zyskał sławę, ogromną sławę w Stanach Zjednoczonych, następnie w Europie. Przede wszystkim znany jest z tomu Lider des Ghetto, tłumaczonym na język niemiecki, zilustrowanym przez Moshe Efroima Liliena w tłumaczeniu Bertolda Feivela. Był to poeta, który przemawiał w imieniu ludu, poeta robotniczy, i przez to przede wszystkim został zapamiętany, jednak tak naprawdę jego twórczość jest o wiele szersza i to też w tutejszym staram się pokazać.